dokąd chcesz wyjechać? Do Londynu. Z Rądka, do Londynu, nie? Do Anglii. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Jesteśmy znowu w miejscu, gdzie kino spotyka się ze sztuką, bo kino sztuką bywa. A dziś najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej. Film głośny, kontrowersyjny. Głośny po festiwalu w Berlinie, gdzie zdobył jedną z głównych nagród. Film Twarz. Film Twarz, ale angielski tytuł pasuje do tego filmu o niebo lepiej, czyli Mug, morda, pysk albo gęba. Gęba, jak mawiał Miętus, to nic szczerego, nic naturalnego. Wszystko naśladowane, tandetne, skłamane, fałszywe. I dlatego ta gęba gombrowiczowska tak pasuje do tego filmu. Wigilia, trzeba być życzliwym, to ci życzę, żebyś się trochę ogarnął i żebyś te włosy obciął, żebyś nie wyglądał jak pizda, no. I zdrowia ci życzę. A ona to kurwa. Zdrowia. O. Poznajcie Jacka. To nasz główny bohater. Mieszka w przysłowiowym Pipidówku Dolnym. Pracuje na budowie, ma super furę. Fiat 126P Turbo Testa Rosa. Do kościoła nie chadza, ma długie włosy, wszyscy go wołają szatanistą. Życzę ci, żebyś nie błaznował, żebyś zaczął się jakoś ubierać, żebyś wyglądał jak człowiek, a nie jak małpa w zoo. Ale cię kocham. Kocha Dagmarkę, ale jeszcze bardziej heavy metal i Metallicę. Ale Jacek chce czegoś więcej. No a dokąd chcesz wyjechać? Do Londynu. Z Rądka, do Londynu, nie? Do Anglii. Jesteś Polak? Chcę to wbić do głowy. Miejsce Polaka jest w Polsce. Jak mawia tatuś, miejsce Polaka jest w Polsce. W oporach wody, chamstwa i bluzgów poznajemy rodzinkę Jacka. Leci z dachu Żyd, muzułmanin i czarny. Kto wygra, kurwa? No. Społeczeństwo. Pracę Jacka poznajemy, oglądając Jezusa. Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się bezpiecznie ukończyć pracę. Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro. A dziewczynę Jacka poznajemy na świątecznej imprezce w remizie. Wszystko zmienia się w jednej chwili, w głębi Jezusa. Nowa twarz, którą Jacek dostaje po wypadku. Z jednej strony niezwykła, pionierska transplantacja nowej twarzy, a z drugiej jakże trudne, złożone emocje człowieka, który nagle z tą nową twarzą wraca, próbuje wrócić do codziennego życia. Taki miał być temat tego filmu i pretekst do pokazania prowincjonalnej Polski, Polaków i Polactwa. Takie krzywe zwierciadło, czarny humor i satyra. Widzimy tutaj sceny i scenki łączące naszego bohatera z jego dawnym życiem, z jego resztkami.
jest kilka bardzo ostrych spojrzeń reżyserki jakby na nas samych. Świetne sceny rodzajowe i wszystko to jest takie bardzo znajome. No właśnie, tak znajome, tak ograne, tak stereotypowe, że w pewnym momencie to przestaje działać. Przestaje być śmieszne, a zaczyna być coraz częściej takie wręcz... Szumowska wrzuciła w swój film prawie wszystko. Nasze śmiesznostki, słabości, głupotę, uprzedzenia, nasze rodowe przywary i przysłowiowe buractwo. Stężenie polactwa w tym filmie jest naprawdę ogromne. Jacek jest zaręczony z pani córką. A co by było, jakby się dzieci takie urodziły? Z taką twarzą. Tyle, że mam wrażenie, że Szumowska w swoim najnowszym filmie dla tych wszystkich cech polactwa nie znalazła jakby jakiejś przeciwwagi. I przez to ten film jest jakby taki przekręcony, przegięty na maksa, efekciarski, wręcz jakby robiony pod publiczkę. Wygląda, wiesz, naprawdę. Ale musisz mi obiecać, że będziesz chodził do komunii, że będziesz się gwardził, że nie będziesz słuchał metalu. Bo nie wiadomo, czy nie przez to stało się to, co się stało. Jedyną chyba postacią w tym filmie, która pokazuje taką swoją normalną twarz, jest siostra głównego bohatera. To znakomita rola Agnieszki Podsiadlik. Wyrazista też jest rola Małgosi Gorol, ale to w dalszym ciągu, jak dla mnie, za mało, żeby uwiarygodnić ten film, żeby stał się dla mnie prawdziwy. Żebyś był wolny, tak jak jesteś. I żebyś wyjechał od nas. Jak najdalej. Masz, bo ci się skończył, co powieś. W dodatku mam wrażenie, że w pewnym momencie i w pewnym sensie tracimy z oczu głównego bohatera, który przestaje być jakby ważny. Nie widzimy jego rozterek, marzeń, tego wszystkiego, co mu umyka. Było tutaj tyle ważnych i mocnych tematów, a reżyserka skupia się na takiej polskiej cepeli i katolickiej bigoterii. Więc pytam, o czym jest ten film? I żeby nie było, są tu naprawdę świetne sceny, znakomite spostrzeżenia, sceny rodzajowe. Moja taka ulubiona scenka, kiedy ksiądz w konfesjonale spowiada i dopytuje się, to gdzie uprawialiście ten seks, gdzie się dotykaliście? W domu, pada odpowiedź. No właśnie. Mam wrażenie, że momentami ten film jest trochę, nowy film Szumowskiej, jest trochę jak Bareja i jego Jezus, znaczy miś, ale dużo częściej jest jak disco polo. To nie jest moje dziecko. Tutaj trzeba egzorcyzmu, żeby wygrać tamtego. Do egzorcysty to jest kolejka na rok. Za mało tu normalności i zwykłości. Wszystko jest podkręcone na efekt. Kareta na komunię, egzorcyzmy, konkurs na kobietę roku, Krzysiu Ibisz. Nawet zdjęcia, chwilami naprawdę piękne, są temu podporządkowane. Ta nieostrość. To wszystko przestaje być prawdziwe i wiarygodne. Staje się tylko wygodne, łatwe do obśmiania, na pewno efektowne i zabawne dla zagranicznej publiczności. Jacek Kaliszan jest zdolny do pracy. Brat mówi, żeby go pan pocałował w dupę. Ale za bardzo, jak dla mnie, skupia się na przysłowiowym polskim ciemnogrodzie i cepeli. Chyba mój największy zarzut do tego filmu, nowego filmu Szumowskiej, jest taki, że jakby wyczułem tutaj zły balans, brak równowagi, którą na przykład znakomicie pokazał reżyser filmu Cicha noc. Niby podobne klimaty, ale jednak to wszystko było tam dużo bardziej prawdziwe i o czymś. Nam, proszę Państwa, prawda, chodzi o takie przełamanie, tak? Żeby pan Jacek został twarzą naszego produktu. Myśmy ostatnio robili taką kampanię bielizny z kobietą bez nóg. Nazwaliśmy to Krok w przyszłość. Film Twarz, najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, daje temu filmowi na 10 w skali Kinemanieka takie 6 punktów. Trochę niewykorzystana dla mnie szansa i cała ta historia, która zresztą jest oparta na faktach. Krzywe zwierciadło Małgorzaty Szumowskiej, jak dla mnie, jest pęknięte i zbyt powierzchowne.
I jeszcze tak na koniec. Nie znam nic okrutniejszego niż człowiek, który drugiemu człowiekowi gębę robi. Kombrowicz wiedział, co pisze. A, jeszcze tak na sam koniec. Te twarze niesamowite z tyłu to dzieła Izy Starenki.